początku chciałabym bardzo podziękować, że tak pięknie mogliśmy zakończyć nasze dni dialogu. No i też od siebie za dwie piosenki, z racji takiej, że mnie dziękuję. Jak się Pani podoba Torun pod tym astrologiem? Torun jest przepiękny, ale już jak jechałam i mówiłam wczoraj w teatrze, bo siedziałam też w teatrze, mówiłam, że jadę właśnie do Torunia, to wszyscy mówili, o Boże, jak cudownie masz, to jest takie piękne miasto. I faktycznie byłam szczęśliwa, że przyjechaliśmy wcześniej, mieliśmy czas, żeby się przejść i przespacerować. No, piękne. Też byłam świadkiem wspaniałej sceny na próbie dźwięku, co jest w ogóle niesamowite, bo ja w Warszawie nie widuję takich zjawisk. Za oknem, to pewnie jest sprawa właśnie dni dialogu, za oknem tańczyła cała grupa przechodniów, izraelskie tańce, dorośli, dzieci, po prostu wspaniale, cudownie, naprawdę, bardzo tak, piękne, cudowne miejsce. Może by Pani powiedzieć coś na temat całego składu, z którym Pani zagrała? Czy spotkaliście się dopiero przy realizacji tego projektu? Nie. No i właśnie, to jest też bardzo ciekawe, bo dzisiaj właśnie ustalaliśmy, ile czasu ze sobą gramy. Z pianistą Krzysztofem Dysem gram 9 lat. Krzysztof Dys jest, wszyscy to są muzycy jazzowi. Z Krzysztofem gram 9 lat, z Andrzejem Święcem, kontrabasistą, gram 8 lat, a z Radkiem Nowickim 2 lata. No, są to sesyjni muzycy, grają z wieloma różnymi, bardzo zacnymi muzykami w Polsce i nie tylko w Polsce, ale tak raczej jazzowo się udziela, zresztą było słychać, pozwalali sobie na różne momenty. A w jaki sposób powstały piosenki na Wieczny Sam? Wiemy, że Pani zajmuje się też poezją, śpiewaną piosenką aktorską. To jest... trudno powiedzieć, czy one, jak one powstały. One wynikły z moich poszukiwań i z odnalezienia rodzin, korzeni. I też z takiego... Ja nagle zaczęłam na swojej drodze spotykać ludzi, którzy mówili mi o swojej rozpaczy, o tęsknocie. Zaczęłam też doświadczać takiej niehomogeniczności przestrzeni, na przykład w Krakowie, na Starym Mieście, a na Kazimierzu. W Warszawie to już w ogóle jest osobny wątek. I te pieśni zaczęły przejść, to w ogóle był taki czas, kiedy ja wydałam pierwszą płytę. Lista przebojów w Trójce, koncerty w Trójce, w ogóle wszystko się zaczęło tak wspaniale toczyć, nazywała się Wyspa ta płyta. I pojechałam się spotkać z takim moim mistrzem, Danem Van Kamperhoutem, jest holenderskim Żydem. No i po spotkaniu z nim wróciłam do Polski i zaczęłam tworzyć kołysanki. Jakby też niezwykłe było w tym tworzeniu to, że spotykałam nieustająco na swojej drodze ludzi, którzy mnie w tym wspierali, którzy chcieli mi towarzyszyć. Wszystko się zaczęło układać, wszystko się samo stało. Najpierw myślałam, że kołyszę zmarłych. Taka była moja intencja jakiegoś takiego rytuału. Potem okazało się, to w ogóle ja gram to 4 lata. Będą w sierpniu. Po czasie okazało się, że kołyszę nie tylko zmarłych, ale i żyjących. Następnie zaczęli przychodzić ludzie, którzy o żydostwie mają niejasne poczucie, że coś czują, coś wiedzą, coś ich gdzieś prowadzi. Natomiast nie wiedzą, co to jest, bo przecież nikt w rodzinie nie mówi, albo ktoś... papiery zaginęły, nie wiadomo. Także... to jest, no chyba mam takie poczucie, tam różni znajomi mówią, wydaj kolejną płytę, zrób coś, kiedy następna płyta. A ja mam poczucie, że kołysanki są moją pracą, no taką chyba dożywotnią niestety. Hanoa jest z odkryciem zeszłorocznym, listopadowym moim. Także to się jakoś tworzy, zbiera się, przychodzą ludzie, przychodzą postaci, przychodzą historie. W związku z tym, że
jesteśmy z Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej i chciałabym oczywiście spytać o język. O język hebrajski. Uczyła się Pani wcześniej, czy dopiero... Ja się uczyłam. Leszek Kwiatkowski mnie uczył, tłumacz z języka, no znany na pewno Pan. Ale też, co było wspaniałe, Leszek mnie uczył na świętych tekstach, bo ja najpierw miałam takie poczucie, że ja nie mogę się uczyć tutaj o rozmówki w autobusie, że nie, w ogóle odmawiam takiego uczenia mnie hebrajskiego. Więc Leszek konsekwentnie uczył mnie na torze. No i potem zaczęłam robić kołysanki i co jest w ogóle bardzo ciekawe, dałam Leszkowi do przetłumaczenia i dałam też Paulinie Celnik, która przetłumaczyła Lema na hebrajski. Ona mieszka w Tel Awiwie. Jak to powiedziałam Leszkowi, to po prostu na kolana prawie upadł i mówił, przecież to jest moja mistrzyni. Więc miałam to ogromne szczęście, że przetłumaczyły to osoby tak wspaniałe. Jak jestem w Izraelu, to mam poczucie, że jak jeszcze tydzień posiedzę, to już w ogóle będę mówić i nic mnie nie powstrzyma. Przyznam się szczerze, że wiedząc, że jest to współtworzone przez Wydział Filologii Hebrajskiej, jeszcze dzisiaj, jak jechałam, to sprawdzałam, gdzie jest CH i samo H, żeby po prostu jakoś strasznie jestem uczulona na to, więc żeby na pewno się zgadzało. Trochę mnie to przerażało, przyznam szczerze, że będę śpiewać przed osobami, które znają ten język. Chociaż Shebach Weiss mówi, nie no, jest wspaniale. A potem się może okazać, że jednak nie. Ja wiem, że się nauczę tego języka, tylko nie wiem. Pani świetnie. Dziękuję. Też jakby hebrajski jest w tym projekcie, bo właśnie to jest takie fatalne słowo, ja nie wiem w ogóle, muszę znaleźć jakąś nazwę dla kołysanek. Jak to powstało, wiecie, to dużo osób zarzucało mi, dlaczego nie jidysz. Przecież jidysz jest językiem polskich Żydów. Natomiast hebrajski jest przeznaczony był do modlitwy i to był najwłaściwszy język do tego, do kołysanek. Może by mnie nauczyć kiedyś hebrajski. Bardzo dziękujemy i dziękuję, że jeszcze będzie Pani nas gościć. Mam nadzieję, ale zapraszam też w świat, gdzie się za kołysanką. Dzięki.